Walka, picie, chędożenie, być wiedźminem to marzenie. Tak mawia klasyk. Ale co jeśli dookoła apokalipsa zombie, a my zamiast płotki mamy do dyspozycji motocykl? Nie martwcie się, bo oto jest 6 trików na zwiększenie immersji w ekskluzywnym tytule PS4 Days Gone. Zaczynamy. Pandemia, ludzie giną, a my jako Deacon St. John rozpoczynamy naszą wiedźmińską przygodę. Od wyboru poziomu trudności. No i tutaj pojawia się pierwszy punkt, który tak naprawdę ma w sobie więcej niż się wydaje. Wybór poziomu przetrwanie nie tylko utrudnia walkę z przeciwnikami, ale i wyłącza nam mniej ważne elementy interfejsu, co bardzo pozytywnie wpływa na odbiór świata gry. Najwyższy poziom trudności pozbawia nas też możliwości teleportacji, no zwanej też szybko podróżą, co zmusza nas do kombinowania i oszczędzania kończącego się w baku naszego motocykla paliwa. Numer 2. Bezpieczny crafting. Days Gone jako survival pozwala nam zbierać różnego rodzaju śmieci i niczym MacGyver przerabiać je na pełnoprawne apteczki, materiały wybuchowe czy broń. Samo wytwarzanie przedmiotu nie ma dodatkowej animacji, tak jak na przykład w The Last of Us, przez co nasz Deacon może w walce craftować bandaże, koktajle, mołotowa i inne śmieci, by później również w samym środku walki ich używać. Zdecydowanie lepszą opcją jest wcześniejsze przygotowanie ekwipunku, albo chociaż oddalenie się na jakąś odległość od wroga, by w miarę bezpiecznie przygotować te wszystkie rzeczy, opatrzyć rany i wytworzyć ewentualną broń, którą później rozwalimy komuś głowę. Punkt 3. Lepsze wykorzystanie drobnych mechanizmów rozgrywki. Nie ma to jak jazda na motocyklu nocą gdzieś pośrodku pustkowia opanowanego przez zarażonych. Warto korzystać z mechanizmów oferowanych przez grę w celu zwiększenia poziomu wczucia się w postać. Gdy słyszycie wroga, gasicie światła w motorze, a zjeżdżając z góry nie tracicie benzyny na dodawaniu gazu, wiecie. Nie dość, że to faktycznie działa w grze, to jeszcze świetnie wpływa na klimat. Punkt 4. Spanie. Gdy gra daje nam możliwość spania lub medytacji, od razu zyskuje kilka punktów w mojej skali immersywności. Nie inaczej jest w Days Gone, gdzie nasz bohater może korzystać z łóżek, by przyspieszyć upływ czasu w świecie gry. Moja rada, korzystajcie z tego. Komentarze samego Deacona, który po ciężkim dniu układzie się tylko na moment, dodatkowo budują efekt bycia w tym świecie. Poza tym bohater jest wiecznie zmęczony, więc odrobina snu na pewno mu nie zaszkodzi. Pamiętajcie tylko, żeby zamykać drzwi. No chyba, że lubicie, jak w nocy nawiedzają was zombiaki. Czytaj zarażeni. Punkt 5, czyli walcz kreatywnie. System walki Days Gone pozwala nam łączyć wiele sposobów walki z wrogiem. Oczywiście jak na survival przystało, często oszczędzamy tu amunicję, jednak gdy sytuacja tego wymaga, nie bójcie się eksperymentować i łączyć ze sobą walkę wręcz i na przykład shotguna. Efekt będzie satysfakcjonujący i może was zadziwić. Numer 6. Jedzenie i polowanie. W grze nie mamy niestety możliwości jedzenia, tutaj minus, ale możemy to obejść, wykorzystując mechanizmy polowania, które w grze obecne już są. Po prostu raz dziennie lub raz na dwa dni, zależy jak wam tutaj, jakie są wasze upodobania, możemy upolować jakiegoś zwierzaka i zanieść jego mięso do obozu w celu przyrządzenia. No bo tam są kuchnie, więc do czegoś one muszą służyć. Deacon najada się w obozie, a my zabieramy sobie zapasy na drogę. No i mamy kolejny punkt do immersji w grze. Punkt 7, jako taki dodatek, już zupełnie na marginesie. Jeżeli chcecie być jak prawdziwy wiedźmin, to oczywiście musicie polować na potwory. A tutaj mamy ich w pewnym sensie ekwiwalent, czyli zombiaki, więc zbierajcie jak najwięcej trofeów z potworów i zanoście je do obozów. Wtedy też szybciej wbijecie sobie reputację. Oczywiście są to jedynie propozycje i tylko od was zależy, czy widzicie któreś w swoim wariancie rozgrywki. Każdy lubi grać tak jak chce, a ja w przyszłym tygodniu pokażę wam dzień z życia takiego wiedźmina w Days Gone, gdzie będę stosował się do tych i jeszcze innych dodatkowych rad. Dajcie znać, jak wam się podobał materiał i jakie wy jeszcze widzicie tutaj możliwości na bardziej immersywne granie w grę Days Gone. Dzięki za oglądanie tego materiału, no i na razie.